Piąte już zwycięstwo w tym sezonie odniosła futsalowa drużyna Piasta. Tym razem Gliwiczanie okazali się lepsi od Akany Orzeł Jelczy Laskowice, aplikując rywalom 6 bramek, a tracąc tylko jedną. Gole dla niebiesko-czerwonych strzelali Mateusz Mrowiec, Gustavo, Rafał Franc, Tomasz Czech i Michał Rabiej, dla którego było to premierowe trafienie w futsal Ekstraklasie w barwach Piasta. Jak szczęśliwy strzelec skomentował ten mecz? Posłuchajmy. No jestem najbardziej szczęśliwy z tego, że wygraliśmy kolejny mecz. Wygraliśmy wysoko, mimo tego, że ten mecz był naprawdę trudny. Ten wynik, wydaje mi się, nie odzwierciedla do końca, jak ciężki, jak dużo musieliśmy przepracować, żeby w końcu te bramki strzelać. No i ten mecz się w końcu otworzył, ale tam przez długi czas było i nerwowo, i naprawdę musieliśmy wiele zrobić, aby wygrać ten mecz. W pierwszej połowie Gliwiczanie zdobyli tylko jednego gola. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po przerwie. Z czego to wynikało, opowie nam znów Michał Rabiej. Znaczy, to wynika z tego, że rywale są, wydaje mi się, bardzo na to nas motywowani, analizują nas i wiedzą, co będziemy grali, w jakiś sposób są na nas przygotowani. No i dopóki mają siły, to są w stanie jakoś tam się przeciwstawiać, ale w drugiej połowie wychodzi to, że mamy, wydaje mi się, bardzo szeroką kadrę i każdy wnosi coś do gry. No i te bramki w końcu w drugiej połowie są strzelane, no i ostatecznie wygrywamy wysoko. Trener gości Jesus Lopez Garcia przyznał, że jego drużynie sił na walkę starczyło tylko na pierwszą połowę, a w drugiej Pias był już po prostu lepszym zespołem. Pierwsza połowa gramy dobra, tylko jeden porażka, no, golazo, no, ale kontynuujemy to samo problem ostatni mecz, nie mamy koncentracji. Teraz nasza drużyna, moja drużyna, tylko możemy grać pierwsza połowa futsalu. Na druga uowa ja nie będzie, kilka zawodników nie grać 100% i niestety Pias jest lepiej. Po 6 rozegranych kolejkach Piast z dorobkiem 16 punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli, do prowadzącego rekordu Gliwiczanie tracą tylko 2 oczka.